Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Naprawdę bardzo dużo działo się w tym tygodniu. Zaczynamy. Jeżeli należycie do ludzi, którzy solą zupę, zanim jej spróbują, potem oczywiście słyszycie, a może byś najpierw spróbował. Nieważne, najpierw solę. Albo jeżeli uważacie, że w paluszkach słonych najlepsze jest to, jak kończą się i na samym dnie zostają te takie okruszki, sól i okruszki. To są delicje. Jeżeli też tak uważacie, to mam bardzo dobrą wiadomość. Jak wiadomo, zbyt dużo soli nie działa najlepiej na organizm, a Japończycy spożywają jej zdecydowanie zbyt dużo. Średnio około 10 gramów na dobę. I Japończycy jak to mają w zwyczaju, jeżeli zauważyli gdzieś problem, postanowili go rozwiązać. No i zespół pod przewodnictwem doktora Homei Miyashity wziął na warsztat problem ze zbyt dużym spożyciem soli i opracował pałeczki, które wzmacniają słony smak w potrawach, które nimi jemy. Stymulują one elektrycznie to, czego dotkną, ale impulsami niewyczuwalnymi dla człowieka. To z kolei oddziałuje na jony chlorku sodu, który odpowiada za słony smak. W efekcie czego osoby, na których testowano ten wynalazek, odczuwały 1,5 razy więcej słonego smaku, niż wskazywałoby na to zużycie soli. Czyli mówiąc wprost, potrawy nadal były smaczne, ale było w nich mniej soli. Jeżeli zastanawiacie się teraz i obliczacie, ile czasu trzeba na to, aby pałeczkami zjeść rosół, to uspokajam. Pałeczki to jest jedna opcja. Inna opcja no to jest widelec, łyżka, hak, no czymkolwiek jecie. U nas spożycie soli też wzrosło, odkąd wzrosły raty kredytów i kiedy ludzie widzą te nowe raty kredytów, po prostu przełykają łzy, żeby nie pokazać na zewnątrz swojej słabości. Także sól mamy, kaszy nie mamy, no ale po nią jeździmy, jak wiadomo, na Białoruś, co ostatnio stwierdził na konferencji prasowej Łukaszenka. Kiedy nagrywam ten odcinek, problemy nad polskim niebem jeszcze nie zostały rozwiązane, ale kontrolerzy lotów, którzy protestują, dogadują się, najprawdopodobniej, tak przynajmniej twierdzą, już powoli z zarządem, a więc być może to jakoś zostanie wszystko uporządkowane. Natomiast przy tym wszystkim umknęła wszystkim inna rzecz, bo to nie zostało nagłośnione w mediach. 16 maja będzie gigantyczny strajk, ale na kolei. Na ten dzień związkowcy Polregio zapowiedzieli strajk, który obejmie wszystkie zakłady spółki, z wyjątkiem warszawskiej centrali. I to oznacza paraliż kraju, ponieważ przypominam, że Polregio to jest największy przewoźnik kolejowy w kraju. Najbardziej to dotknie, moi drodzy, Adama, Adaminy, Andromachy, Andrzeja, Brendana, Fidola, Germaniusza, Honoratę czy Jana Nepomucena, którzy mają wtedy imieniny. No i nie wszyscy dojadą na imprezę. Zresztą jak masz na imię Jan Nepomucen, to twoje życie to nie jest basen z kulkami. I możesz czuć się zagubiony. Jak łoś, który w tym tygodniu chodził po dachu centrum handlowego Ogrody w Elblągu. Nie chcę się pucować, ale chcę tylko zwrócić uwagę na to, jak płynne było to przejście między jednym newsem a drugim. Całkiem płynne. Łoś został bezpiecznie, cały i zdrowy, przetransportowany do lasu. A jak się tam znalazł? Nie wiem i wybieram nie wiedzieć, bo w życiu są potrzebne takie zagadki, ponieważ no, upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Nadchodzi drobna, ale istotna rewolucja w ciasteczkach. Tych, które akceptujecie podczas wejść na różne strony. Nie powiem, że internetowe, bo wyjdę na starego człowieka. I tak już się podobno nie mówi www, kiedy podajecie adres strony. Widocznie ludzkość poszła do przodu. Bo teraz wchodząc na daną stronę macie do wyboru dwie opcje. Albo akceptuję wszystkie ciasteczka i zgadzacie się na to, że reklamodawcy będą dostawali informacje o tym, co robicie na tej stronie, jaka jest wasza aktywność. Albo możecie wyklikać ręcznie, komu pozwalacie, a komu nie. I to jest specjalnie ustawione w ten sposób, aby było na tyle żmudne, żebyście przy drugim razie powiedzieli, dobra, już po prostu bierz wszystko, co chcesz. Wszystkie informacje, proszę bardzo, ja tylko chcę sprawdzić, jaka jest pogoda. No i to się zmieni. Francuska Agencja Ochrony Danych stwierdziła, że wystarczy tej nieuczciwej zagrywki i weszła w konflikt z Googlem. I wygrała, słuchajcie. Najpierw zarządzając na Google 150 milionów euro kary, a w efekcie wywalczyła to, że oprócz opcji akceptuje wszystko i chce ręcznie wyklikać, że nic nie akceptuje, powstała trzecia opcja. Odrzucam wszystko. Za pomocą jednego kliknięcia będziecie mogli po prostu kliknąć odrzucam wszystko. Nie chcę, żeby reklamodawcy wiedzieli, co ja tutaj robię. Jedno kliknięcie i po wszystkim. Na początku ta opcja będzie dostępna we Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a potem ma być rozszerzona dalej, łącznie z Polską. I tutaj zaskakują dwie rzeczy. Po pierwsze, Francuzi coś wygrali, podjęli walkę i się nie poddali. To już jest ewenement. Po drugie, my się zgadzaliśmy na te ciasteczka, nie chcąc ich. I to naprawdę w większości przypadków. Jak wynika z analiz społecznych przeprowadzonych przez Europejskie Centrum Praw Cyfrowych, poziom akceptacji plików cookie był na poziomie ciąży u nastolatków. 90% ankietowanych akceptowało na zasadzie, no co no, teraz nic nie zrobisz, do Czech mam za daleko, a zaledwie 3% rzeczywiście ich chciała. A teraz dwie anomalie w świecie architektury, ale pozytywne. Pierwszą z nich jest stadion imienia Władysława Króla, czyli nowy dom ŁKS-u. Budowa trwała od prawie 3 lat i teoretycznie miał być oddany do użytku jesienią. Ale uwaga, on jest gotowy teraz, 5 roku wcześniej. Jak?
A drugą anomalią są przystanki autobusowe w Otwocku. Przy tym jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zadaszone przystanki autobusowe buduje się pod dachem, tak jak w Nowym Targu, albo na skraju przepaści jak w Szczecinie, który nie wybacza błędów, ewentualnie zamienia się je w dworce, czy wiata, która miała chronić przed deszczem i wiatrem, o ile akurat nie pada i akurat nie wieje. No i przy tym wszystkim one są brzydkie, smutne albo paskudne. I anomalią są przystanki w Otwocku, które są ładne. I będą nawiązywały do architektury Świdermajerów, czyli drewnianych domków letniskowych z przełomu XIX i XX wieku, z których słynęły letniska wzdłuż linii Otwockiej. Jeden taki przystanek już stoi. Dodatkowo znajdziecie na nim tablice, które zawierają opisy lokalnych ptaków czy zabytków. I to dopiero pierwszy z serii przystanków. Kolejny jest już w produkcji i wygląda, umówmy się, efektowniej. Do tego stopnia, że nie będzie wypadało pytać po prostu, czy autobus linii 702 już był. Teraz w dobrym tonie będzie sformułowanie wypowiedzi: proszę wybaczyć, że zakłócam lekturę Tołstoja, ale czy byłoby nie taktem, gdybym zapytał o to, czy autobus linii 702 miał już przyjemność zawitać w tę stronę, czy jeszcze ta przygoda przed nami? Oczywiście wcześniej zdejmujemy kapelusz, nawet jeśli nie pada. I fascynujące przy tym też jest to, że ja przez tyle lat szkoły nie byłem w stanie zapamiętać, wykuć na blachę, na pamięć prawych dopływów Wisły, a przystanki dziwne w kraju? Proszę bardzo, mogę licytować, w środku nocy. Ale też zapamiętanie nazw tych dopływów było trudniejsze, ponieważ one są po prostu niedorzeczne. Yes! Czekaliśmy na to! Dzięki! Dziękuję, kochani, byliście fantastyczni. Odrobina prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić sobie piątkę, pogadać chwilkę, strzelić fotkę, no to w najbliższych dniach z programem Afryka będę w tych oto miastach. Wskoczył jeszcze drugi termin na Łódź i Gdańsk. Zapraszam serdecznie, linki do wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. A teraz historia z morałem, która pokazuje, jak ważna jest zgoda, budowanie kompromisu, rozmawianie ze sobą. Szczególnie, że jesteście dzbanem. Policja w Opatowie dostała zgłoszenie do kolizji BMW z Land Roverem. Kierowcy nie mogli dogadać się co do tego, kto jest winien, i nie załatwili tego między sobą. Stwierdzili, że jak tak, to niech policja rozstrzygnie ten spór. Niepotrzebnie, bo kiedy policja dojechała na miejsce, okazało się, że kierowca BMW nie posiadał polskiego prawa jazdy. Ale nie, że zapomniał z domu, po prostu nigdy go nie wyrobił. I możecie pomyśleć, o, sprytnie go ta kobieta załatwiła. Nie do końca. Bo jak się okazało, ona także nie miała prawa jazdy. Tyle, że jej zabrano za jazdę pod wpływem alkoholu. I oni, obydwoje, wcześniej doszli do wniosku, że wezwanie policji to będzie dobry pomysł. Ich rodzice na stówę musieli być rodzeństwem. I w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że to już jest kronika kryminalna. Zaczęliśmy kronikę kryminalną i przechodząc dalej w kronice kryminalnej, którą zaczęliśmy chwilę wcześniej, przechodzimy do pięknej, romantycznej historii Romea i Julii. Zakładając, że Romeo jest patusem i poznał Julię przy, nie wiem, u dealera mefedronu. Ale uczuć tam nie brakuje. Romeo ma 32 lata i mieszka w Boguszowie, Gorcach. Darzył płomiennym uczuciem Julię, która ma 18 lat i to uczucie odwzajemniała. Ale zanim Romeo odda jej całe swoje serce, postanowił, że jeszcze na wszelki wypadek zrobi test jej uczucia. Więc zaprosił ją i kumpla do hotelu, też w Boguszowie. Tam jest jeden, tam jest długo, nie musieli szukać. Po czym upił swoją dziewczynę i zostawił ją z kumplem, którego wcześniej poprosił o to, żeby ten ją uwiódł i że to będzie test, czy ona jest godna jego miłości. Czy dane jej będzie iść przez życie z Romeo w zawiasach. I on ich podglądał z ukrycia i kiedy, jak twierdzi policja, doszło do zbliżenia między nimi, między Julią a kumplem Romeo, ten nagle wyskoczył i no, zaatakował dziewczynę, ale spokojnie, nic jej się nie stało, natomiast dostała wyraźny sygnał, że no, lano z ich miłości dalej nie pojedzie. Jemu grożą 2 lata, a losy tej pary, która zrobiła numer w stylu Ordo Iuris, są co prawda nieznane, ale pewnie stwierdzić, że na tym etapie nic ich tutaj nie trzyma. Po prostu wsiądą w samochód i będą jechali w stronę horyzontu, nie oglądając się za siebie, aż dojadą co najmniej do Wałbrzycha. Teraz uwaga, bo będzie kombo, kryminalne kombo złoczyńców, a wszystko zaczyna się w powiecie pułtuskim. Gdzie policja zatrzymuje samochód do kontroli? Przy sprawdzaniu dokumentów okazuje się, że 37-latek siedzący za kierownicą prowadził mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Możecie powiedzieć, hola hola Karolu, a gdzie to kombo? No spokojnie, to sobie tacy niecierpliwi. Po kolei. Bo okazuje się, że nie jedzie sam. Obok siedzi mężczyzna, który także nie jechał sam. Bo z zapasem amfetaminy. Ale to jeszcze nie jest docelowe kombo. Ponieważ kierowca był poszukiwany przez policję, a że był sprytny, to podał nie swoje dane, ale swojego brata. No i to był problem. Jego brat był poszukiwany celem odbycia większej kary niż ta, która groziła jemu. I tu jest potrzebny talent na miarę Jacka Gmocha, żeby teraz to wszystko, to całe sudoku rozrysować sędziemu. A kronikę kryminalną zamykamy mężczyzną, który byłby świetnym rozjemcą sporów. Pod warunkiem, że spór dotyczyłby tego, czy myta amfetamina wyżera mózg, czy też nie.
Roy Porter, którego widzicie na zdjęciu, został zatrzymany przez policję, która zauważyła, że jedzie bez tablicy rejestracyjnej. Kiedy poprosili go o to, by pokazał tę tablicę, ten stwierdził, że owszem, mają w samochodzie i żaden problem. Po czym podał policjantowi... Muszę zebrać trochę konfetti, bo to zasługuje. Po czym podał policjantowi torebkę z metamfetaminą. Był tak, jego mózg był tak sprany, że uważał, że torebka z metamfetaminą to jest tablica rejestracyjna i wręczył ją policjantowi. Ale nie jechał sam, a u pasażera znaleziono 220 gramów tego narkotyku i patrząc na to, co on zrobił, jestem w stanie założyć, że to było na własny użytek. Po prostu jechali na grilla. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I tutaj muszę przyznać, że mamy remisję. Remisję, świadomie użyłam słowa remisja, bo to, co zobaczycie, to jest po prostu, to jest nowotwór. Szczecińska radna i szefowa klubu radnych PiS, Małgorzata Jacyna-Witt. Tak, żeby nakreślić jej postać. W polityce jest tam, gdzie aktualnie można coś zarobić. Zadawała się już z Ruchem Palikota, Nowoczesną, Platformą Obywatelską, a teraz sercem oddana PiSowi. I za to oddanie dostawała różne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. I to wysokie stanowiska. Na początku jako szefowa Rady Nadzorczej w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, która zanotowała 16 milionów straty w sprzedaży. Potem trafiła do drugiej szczecińskiej stoczni, Wulkan. Tam zanotowano stratę w wysokości 20 milionów w 2021 roku. Być może jest to związane z tym, że pani Jacyna-Witt nie posiada kompetencji, aby zasiadać na takich stanowiskach, ale to tylko taka luźna koncepcja, taka myśl. A we wrześniu zeszłego roku dostała awans do Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa, która jest właścicielką obydwu tych stoczni. Co oznacza, że pani Jacyna-Witt teraz może być niekompetentna i niszczyć na jeszcze większą skalę. Jeszcze była prowokacja, gdzie narzekała, że przez stan chodnika miała wypadek. Ale w tej ustawce nic się nie zgadzało. Mówiła o innym chodniku, a zdjęcie zrobiła na jeszcze innym. Przenikliwość umysłu na poziomie bakłażana. Pani Małgorzata i PiS dbają też o jej rodzinę. W 2018 roku jej mąż, Marek Witt, został prezesem Polsteamu, w którym większościowe udziały ma Polska Żegluga Morska. Wcześniej, oprócz prowadzenia sklepu ze zdrową żywnością, pracował w kiosku Ruchu, więc pewnie czytał dużo o żegludze. Są tam na pewno jakieś miesięczniki, na przecież kompetencje jakieś zyskał w tym kiosku, tak? Poza tym pani Jacyna ze Szczecina zasłynęła z tego, że obraża wszystkich dookoła, łącznie z senatorem PSL, który jeździ na wózku inwalidzkim. Kiedy ten napisał, że opuszczenie PiS było najlepszą decyzją w jego życiu, ta ceramiczna księżna odpisała: w twoim kalekim nieszczęsnym życiu. Przecież tutaj trzeba mieć godność zakopaną pod szambem tak głęboko, żeby na wszelki wypadek nikt jej nie znalazł. I uwaga, przecież to było preludium, to było zarysowanie sylwetki, ponieważ w tym tygodniu zrobiła coś takiego. Po pierwsze, Donald Tusk wrzucił zdjęcie z informacją, że przebiegł maraton i z czasem, w jakim to zrobił. Pani Jacyna-Witt chciała wykpić to, że maratonu nie da się przebiec w 44 minuty i Tusk kłamie, ale tak się zapaliła, że nie zauważyła, że oprócz minut są tam też godziny. To, że liczby sprawiają tej ceramicznej baronowej problem, rzuca nowe światło na straty, milionowe straty spółek, w których była. Ale to były wyjątkowo pracowite dni dla pani Jacyny-Witt, ponieważ oprócz tego sąd uznał, że oczerniła ona Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego i nakazał opublikowanie przeprosin. Więc ta kobieta o moralności Lorda Farquata ze Shreka założyła nowe konto na Facebooku i opublikowała te przeprosiny dla kilkunastu osób, które je tam widziały. Dlaczego jest tolerowana w PiSie? Bo jest im potrzebna. Swoim chamstwem, prostactwem, buractwem zasłania poważniejsze tematy. Ale jeżeli denerwuje was to, że taka ceramiczna prostota nadal jest w polityce i pnie się wyżej, chce dojść do Sejmu, to na pocieszenie dodam, że pani Jacyna-Witt ma w opisie na fejsie, że jest od zawsze niezależna, tutaj plus za poczucie humoru, ale też, że jest wyjątkowo wściekła na niesprawiedliwość i głupotę. Zakładając, że ma ze trzy lustra w domu, jedno w windzie w pracy pewnie, lusterka w samochodzie, plus jeszcze odbicia w witrynach, jak idzie do pracy albo na zakupy, no to przecież ona musi chodzić non-stop wkurzona i stąd tyle złości w niej. Taka teoria. Minuta z kłokami i innymi zwierzakami na obniżenie ciśnienia. Dla nas i dla pani Jacyny-Witt, wściekłej na swoją głupotę.
A dla równowagi teraz lewa strona i Sylwia Spurek, która wsiada do swojej bańki i popłynęła w kierunku zachodzącego słońca. Lewicowa europosłanka i aktywistka na rzecz weganizmu, która zasłynęła różnymi pomysłami. Na przykład obłożeniem jedzących mięso wyższą składką zdrowotną. Dlaczego nie palaczy, kaskaderów czy kibiców Legii w tym sezonie? Oni wszyscy też są przecież narażeni na utratę zdrowia. No ale tego nikt nie wie. Zresztą, co ciekawe, wśród czynników, które negatywnie działają na zdrowie, jest też pani Sylwia Spurek. Ponieważ, jak twierdzą jej byli pracownicy, praca z nią nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy i średnio wytrzymują tam pół roku. No i teraz pani Sylwia odpaliła dwie złote myśli. Pierwszą, że Robert Makłowicz jest radykałem i że kiedyś za to przeprosi. Oczywiście w związku z tym, że w swoich programach przygotowuje mięsne potrawy. Ten człowiek jest radykałem. I oczywiście zgadzam się z tym, że jeżeli chodzi o produkcję mięsa i tego, w jaki sposób je produkujemy, to zapędziliśmy się za daleko i trzeba po prostu się zatrzymać, trochę to przemyśleć. Ale nie można po prostu biegać po mediach i mówić, że Robert Makłowicz jest radykałem. W ten sposób nie pozyskuje się ludzi, których chce się dla swojej idei zdobyć. Na liście zdobywania nowych wyborców takie działanie jest gdzieś pomiędzy rozdawaniem ulotek parkomatom, a owinięciem się w ręcznik i twierdzenia, że jest się tortillą. A drugą złotą myślą jest to, że pani Spurek stwierdziła, że nie ma na kogo zagłosować w wyborach prezydenckich, więc chce wystartować sama. I nie mówię o tym dlatego, że o, nie potrafiłaby być prezydentem. Skoro Andrzej Duda potrafi być prezydentem i pełnić tę funkcję, to znaczy, że odpowiednio wysoki hydrant z asystentem, który posiada długopis i umie pisać, też potrafiliby to ogarnąć. Chodzi mi bardziej o talent do zjednywania sobie wyborców. A dla równowagi do dzbanów toasty, czyli ludzie, którzy inspirują i warto im za to podziękować. Pierwszy toast za Kamila Wrońskiego, który jako 14-latek będzie najmłodszym przedsiębiorcą w naszym kraju. Stworzył urządzenie, które zwiększa wydajność paneli słonecznych lepiej niż konkurencja w postaci wielkich marek. I teraz, aby je produkować, zakłada startup. Pracuje też nad własnym napędem do samochodu elektrycznego. I jest też najmłodszym studentem w Polsce. On zaczął studia na Politechnice Lubelskiej w wieku 9 lat. 9. Ja wtedy zbierałem na kartridż z kontrą do Pegasusa, a on zbierał wpisy w indeksie. I podobno nawet dawał kserować notatki. Dobry chłopak. A drugi toast za Edwarda Ziarko, tego starszego pana, który stworzył Muzeum Wsi w Maruszowie. I nie byłoby w tym pewnie nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że aby zachować kulturę swojego regionu, poświęcił kawał swojego życia i wszystkie oszczędności, aby te wszystkie budynki, uwaga, przenieść tutaj z okolicy. Łącznie z tym kościołem. Ten kościół też został przez niego przeniesiony. Oczywiście jego i ludzie, ale z jego inicjatywy, z jego pieniądze i z jego zapału został przeniesiony. Podobnie jak przedwojenna szkoła, która też została wyposażona też sprzętem z tamtej epoki. I uwaga, potrzebuje trochę pomocy, ponieważ okazało się, że gradobicia zniszczyły dachy. I jeżeli mielibyście luźną dychę i chcielibyście pomóc. I dodatkowo na pytanie, co produktywnego zrobiliście w tym tygodniu, chcecie odpowiedzieć, a pomogłem przy remoncie dachu w muzeum. A ty co zrobiłeś, że się pytasz? No to w opisie do filmu znajdziecie link do zrzutki. Pan Edward będzie wam bardzo wdzięczny. Jeżeli nie przebadacie ze cyklem o warzywach, no to tutaj macie minutę, w której rozpoczynają się kolejne newsy, tam możecie przewinąć, ponieważ teraz w cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż Janusz Kowalski i por. Por, łacińska nazwa Allium ampeloprasum. Gatunek rośliny dwuletniej z rodziny amarylkowatych. Pochodzi z Azji Mniejszej, na tereny Polski trafił w średniowieczu. Jest jednym z symboli narodowych Walii. Janusz Kowalski pochodzi z Opola, a występuje obecnie w Sejmie z ramienia Solidarnej Polski. Jest jednym z symboli pomysłu oszczędzania umysłu na później. Nikt nie wie, kiedy to później nastąpi. Janusz Kowalski, zbulwersowany, nagrał w tym tygodniu wideo, w którym przekonywał, że kopalnia Wieczorek jest wciąż bogata w węgiel kamienny, a jednak została zamknięta. Problem w tym, że została ona zamknięta, bo skończył się w niej węgiel kamienny. Por nie nagrywa filmów, a miałby o czym. Jest bogaty w ponad 80 substancji odżywczych. Doprawdy, nie sposób ich wszystkich wymienić, ale dość powiedzieć, że przydaje się, kiedy chcecie wesprzeć układ sercowo-naczyniowy albo odtruć organizm. Janusz Kowalski przydaje się, kiedy chcecie zrobić mema, ale nie macie pomysłu. Zasłynął na przykład z tego, że odebrał jako groźbę ataku stwierdzenie, że komuś się nóż w kieszeni otwiera. Zapewne uważa, że Mazurek Dąbrowskiego to ciasto i to by tłumaczyło jego niepełną znajomość hymnu, która wyszła podczas jednego z wywiadów, kiedy się zagotował. Pora też można zagotować, ale nie tylko. W kuchni por to wszechstronny wirtuoz. W przeciwieństwie do pana Janusza, por świetnie sprawdza się w zupie. Na polu surówek również pan Janusz nie ma podjazdu do pora, ale por się tym nie wywyższa. To skromne warzywo. Por w przeciwieństwie do pana Janusza nie został nigdy wyproszony ze studia Radia Z za to, że ma obsesję na punkcie Donalda Tuska i nie potrafi mówić o niczym innym niż to, że za wszelką cenę chce go zwalczać. Por za to zwalcza kaszel i to nawet nie za wszelką cenę, ale od tak, od niechcenia. Kiedy zapytamy przypadkowego przechodnia o Janusza Kowalskiego, usłyszymy zapewne
Mój kuzyn uważa, że on udaje dzbana. Ja twierdzę, że nie da się aż tak bardzo wejść w rolę. Założyliśmy się o stówę, na razie ja wygrywam. Jeśli tego samego przechodnia zapytamy o pora, usłyszymy zapewne: o, proszę pana. Dodaję zamiast cebuli, bo jednocześnie zarabiacko wyraziście smakuje i nienachalnie intrygująco pachnie. Ten radykał Makłowicz podsunął mi pomysł. Dlatego właśnie por, w przeciwieństwie do niektórych, zapisze się pozytywnie na kartach historii i w ludzkich sercach. Nie lubicie urodzin? No bo za każdym razem przypomina wam się to, że nie spełniliście marzeń z dzieciństwa i najbliżej bycie piratem byliście wtedy, jak mieliście zapalenie spojówek w Ełku i nie widzieliście na jedno oko? No to uwaga, na tym można zarobić. Kevin Berling nie chciał obchodzić swoich urodzin w pracy. Powiedział to swojemu szefowi, który uznał, że Kevin pewnie tylko tak mówi, bo się droczy, że nie, a potem ojej, jak fajnie. No ale nie było fajnie, bo Kevin cierpiał na zaburzenia lękowe i ataki paniki. Ale szef nie postrzegał tego jako problem. Czy to był Philip Heiser? Nie wiem, to jest do potwierdzenia. Kevin na widok przyjęcia i tych wszystkich ludzi, którzy się na nim skupiają, dostał ataku paniki i wyszedł. Następnego dnia został wezwany na rozmowę, podczas której oskarżono go o to, że kradnie radość innym i że zachowuje się jak dziewczynka. To jest cytat. Dostał kolejnego ataku paniki, więc odesłano go do domu, po czym zwolniono. No i sprawa miała finał w sądzie, gdzie zarządzono mu $450,000 za zadośćuczynienia i za zaległe pensje i za straty moralne. Ponieważ uprzedzał wcześniej w pracy, że ma takie problemy i chciał postawić sprawę jasno, ale puenta leży gdzie indziej. Ponieważ założycielka firmy farmaceutycznej, w której pracował, odwołała się od decyzji sądu, twierdząc, że Kevin był agresywny, a jego agresja polegała na tym, że stosował ćwiczenie, które polega na tym, że przytulasz samego siebie, żeby się uspokoić podczas takiego ataku paniki. Ochrona kazała mu przestać. On nie przestawał, no bo chciał się uspokoić. I właśnie to, że ignorował ich polecenie, zostało odebrane jako bycie agresywnym. I możecie powiedzieć, że ej, no skoro wiedział, że ma taką przypadłość, to dlaczego wziął sobie pracę z ludźmi? No nie do końca, bo on pracował jako technik laboratoryjny. To nie jest praca, gdzie siedzicie wszyscy na open space'ie w 70 osób i sobie ciągle zbijacie piątki. Tam raczej człowiek jest odizolowany od innych. Mniejszy bezpośredni kontakt z ludźmi ma latarnik morski, ochroniarz na pustyni, nie wiem co ma chronić, ale no jest tam no. I ta pani, która pracuje na stacji benzynowej, którą zamyka się na noc i trzeba się schylać i mówić do niej przez to okienko. I ona idzie do lodówki i wraca i wtedy macie do wyboru albo powiedzieć jej, że chodziło wam o ten czteropak, ale obok, którego nie wzięła, albo stwierdzić: okej, widocznie dzisiaj będzie ten dzień, kiedy będziecie pić karnasia, no. Jest jeszcze inny sposób na to, jak zarobić na tym, że inni chcą się bawić. Rodzina ze stanu Massachusetts dostała właśnie $5 milionów odszkodowania za to, że przez 4 lata na ich posiadłość spadło 651 piłek golfowych. I jak się możecie domyśleć, to nie było tak, że ktoś się delikatnie wturlywał. Nie, właśnie powstało takie słowo, no. Że ktoś się wturlywał, To było tak, że przez 4 lata te piłki na nich spadały, ponieważ ludzie, którzy grali na okolicznym polu golfowym, nie mogli trafić do dołka numer 15. Ale wyobraźcie sobie, jak musiała wyglądać taka rozmowa takich golfistów, którzy wybili im okno, szybę, piłką i muszą ją odzyskać. Weź idź ty. Ty idź, ty wybiłeś. No weź no. Ty idź, ty wybiłeś. Ja mogę zapukać, ale ty mówisz. Pierwotnie małżeństwo pozwało też dewelopera, który stwierdził, że wybudowanie domów przy polu golfowym to jest dobry pomysł. Stanęło jednak na tym, że to jednak pole golfowe ma płacić, bo nie zabezpieczyło wystarczająco terenu. To skoro jesteśmy przy patodeweloperce i ja wiem, że jest cała masa nowych ogłoszeń, że o, ktoś sprzeda mikroapartament wielkości 7 m², gdzie możesz siedzieć na kanapie, jednocześnie moczyć nogi pod prysznicem, jedną ręką pracować na komputerze, a drugą smażyć dewolaya. To już jest standard, ale uwaga, pokażę wam teraz nowego architektonicznego tulupa. Patrząc na te zdjęcia możecie pomyśleć, no, bardzo innowacyjne podejście do pojęcia balkon. Ha! I tu jesteście w błędzie, ponieważ, jak powiedziała Grażyna Szotkowska, prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Szczecinie, cytat, to nie jest klasyczny balkon i dlatego to wzbudza emocje. To jest forma łącznika pomiędzy jednym budynkiem a drugim. Jest z niego widok na prawo i lewo. No bo od patrzenia w przód już się odchodzi, to było modne, ale to w zeszłym tysiącleciu. A potem jeszcze dodała, że balkony w takiej formie są dodatkową przestrzenią dla mieszkańców, a wnętrza są dobrze doświetlone. Przecież mówiła przed chwilą, że to nie są balkony, to są łączniki. Zdarzają się czasem takie newsy, gdzie muszę, zanim to przetrawię, muszę pójść do parku z Loki, popatrzeć na drzewa, posłuchać ptaków, albo odwrotnie, zależy czy wieje. Tak jak teraz, tak jak tutaj, tak jak przy tym. Od jakiegoś czasu polscy politycy snuli takie plany i wizje, że o, fajnie byłoby się uniezależnić od rosyjskiego gazu. Tylko, że to było takie, wiecie, no jak to zwykle, no snucie planów, snucie wizji, bajkopisarstwo. Aż nagle w tym tygodniu gaz z Rosji przestał płynąć. Ale dlatego, że Rosja zakręciła nagle kurek.
przez to, że nie chcieliśmy płacić w rublach. Nie było zapłacone, więc nie zostało dostarczone. I co robią politycy PiS? Taka na przykład europosłanka Beata Mazurek chyba wstała z fotela, otarła łzy, wystrzeliła konfetti, wyszła na balkon i napisała: historyczny dzień! Polska niezależna od rosyjskiego gazu. Koniec z szantażem Moskwy. Tak się dba o interesy Polski. Na rządy PO-PSL spuśćmy kurtynę milczenia. Jak przeżarty propagandą mózg trzeba mieć, żeby podpiąć coś takiego? Nie płacisz, to nie masz. No to tyle, to nie jest twój wybór. Na tej zasadzie, kiedy któregoś dnia operator komórkowy odetnie wam możliwość dzwonienia i przyjmowania połączeń i wasi znajomi będą się irytować, no bo nie można się do ciebie dodzwonić, to możecie powiedzieć, że nie. To jest koniec szantażu Orange. Od teraz jesteście niezależni. I korzystacie już teraz bardziej z pagera. A teraz pora na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk albo z różnych miejsc. Niespodzianka, które tylko czekają na to, żeby zaatakować was swoją miłością. Bo w tym tygodniu kotka. Nazywa się Luiza i ma 2,5 roku. Jest czarna jak dusza twojej byłej, ale w przeciwieństwie do niej ma serce i nawet emocje. A ma ich sporo. To jest, proszę państwa, kotka, która uwielbia wskakiwać na kolana i wtedy możecie ją głaskać do woli. No bardziej jej, ale do woli. Ale żeby nie było, że jest roszczeniową atencjuszką. Luiza, proszę państwa, będzie na was czekać, kiedy wrócicie z pracy. Serio. I dołoży wszelkich starań, aby nie wyglądało na to, że chce jeść. Bo chce się też bawić. Nie muszą to być jakieś szaleństwa, że teraz pijemy kamikadze, a potem na kluby, a bardziej aportowanie gumki do włosów. Tak, to jest kot, który potrafi aportować. Ale żeby nie straciła twarzy w zamkniętej społeczności kotów, można przyjąć, że przynosi gumki do włosów, które jej człowiek permanentnie gubi na sporą odległość. Lubi przesiadywać na suszarce na pranie albo pod nią. Nie może zostać w obecnym domu, bo nie dogaduje się z drugą kotką. Ale nie, że tamta pożyczyła blender i mówi, że go nie ma, a słyszysz przez ścianę, jak go używa, a jak przychodzisz do niej, to pachnie pesto, a ta idzie w zaparte. Po prostu z czasem okazało się, że nie chce się dzielić swoimi ludźmi, do których się bardzo, bardzo przywiązuje i lubi też dzieci. Więc jeśli macie blender, ale brakuje wam takiej pięknej kotki, no to swipe w prawo i dzwońcie pod ten numer do Bydgoszczy. Ale obecni jej ludzie deklarują, że zawiozą ją tam, gdzie będzie jej nowy dom. Przypominam też, że każdy, kto adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma od sklepu przysmakowo.pl bon na zakupy za 300, 10% zniżki do końca życia u nich, a ode mnie dożywotni wstęp na imprezę z moim udziałem. Do śmierci, mojej albo waszej. To jeszcze do kociołka dobrych wiadomości dołóżmy chochlę cyberbezpieczeństwa. Podczas natowskich ćwiczeń z obrony przed cyberzagrożeniami polsko-litewski zespół zajął drugie miejsce. Pierwsi byli Finowie. W ramach ćwiczeń o nazwie Locked Shields 2022 24 zespoły z krajów członkowskich NATO broniły 5,5 tysiąca systemów, na które przypuszczono 8 tysięcy cyberataków. Dość dużym ułatwieniem było to, że w przeciwieństwie do ministra Dworczyka nikt z nich nie miał skrzynki na wirtualnej Polsce, ale mimo to gratulacje. Moi drodzy, a teraz druga część prywaty. Otóż za 3 tygodnie zbliża się 100. odcinek Newsów bez wirusa w tej obecnej formie. I pytanie do was, w jaki sposób chcielibyście coś takiego uświetnić, zobaczyć, jak ja mam to uświetnić, jak wy chcielibyście to zobaczyć, czyli czy to miałoby być, nie wiem, wybranie najlepszych odcinków, najlepszych fragmentów, a może jakaś sesja Q&A, a może cokolwiek innego. Jeżeli macie jakiś pomysł na to, jak można by uczcić 100. odcinek Newsów bez wirusa, to piszcie w komentarzach. Ja wezmę pod uwagę wszystkie głosy, które tam oddacie. To teraz dwa newsy, które pokażą, że między rodzeństwem jest jak między hydrologami a geologami. Różnie po prostu, bardzo różnie. W Elblągu na placu zabaw 11-letni chłopiec zadzwonił do swojej mamy z informacją, że jego 12-letnia siostra przyszła się pobawić, ale jest pijana. Matka dziewczynki zadzwoniła na straż miejską, która przyjechała i zajęła się dziewczynką. A niepokojące są dwie rzeczy. Pierwsza, że inni rodzice na tym placu zabaw nie zauważyli problemu, udawali, że go nie widzą. Tacy rodzice roku, brawo, gratuluję. A druga jest taka, że ten chłopiec za strzelanie z ucha ma dostać nagrodę od komendanta Straży Miejskiej. I wiadomo, że to nie jest pierwsza 60, która się rozpruła na rodzinę, ale chłopiec zapowiedział, że on w przyszłości chce wstąpić do Straży Miejskiej. Przecież on jest jeszcze młody. Jeszcze mógłby coś w życiu osiągnąć. No szkoda go. A na drugim końcu huśtawki jest chłopiec, który postanowił pomóc swojej siostrze w nauce jazdy na rowerze. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że już następnego dnia wystawił ją w nielegalnych wyścigach pod pseudonimem Macheta Toretto. Często piszecie do mnie w listach, które skanuję, kiedy jestem w trasie, tak jak dzisiaj w Krakowie. I wtedy je czytam, bo już zeskanowałem, tak? Karolu, próbowałem różnych prac. Szmuglowałem kaszę i sól przez granicę. Pracowałem jako maszynista, nawet na lotnisku. Budowałem łączniki między blokami z barierkami, ale szukam wyzwań. Co poradzę, taka natura. Myślę o byciu mechanikiem. O czym powinienem pamiętać? Żeby pracować samemu. Thank you.
I uwaga, to nie jest koniec odcinka, to jest łącznik pomiędzy tym odcinkiem a kolejnym. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite. Link do Patronite'a znajdziecie w opisie do filmu. Dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. I dla was, którzy przesyłacie masę fajnych rzeczy. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie albo na fanpage'u na Facebooku, albo na Instagramie, albo na maila. newsybezwirusa@gmail.com. Kolejny odcinek w piątek. Mam nadzieję, że o 18:00. Ale uwaga, będziemy się powoli przestawiać na 19:00, bo po 96 odcinkach uznałem, że pora przestać się oszukiwać, a więc za jakieś 3 tygodnie od 100 odcinka się przestawimy na 19:00. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć. Co? Nie dzwoń do mnie nikt. Nie mogę teraz rozmawiać. Halo? Dzień dobry. Z tej strony Natalia. Też biznes ekspert firmy Orange. Czy mam przyjemność rozmowy z osobą decyzyjną w firmie? Tak, ale ja nic nie chcę, mam wszystko, jestem szczęśliwy. Rozumiem, a żadna z pana obecnych umów nie dobiega końca, żeby chociaż w skrócie porównać oferty? Nie, wszystko jest okej, ale dziękuję za ofertę. Dziękuję, że pani pomyślała o mnie. W takim razie dziękuję panu bardzo za rozmowę i życzę miłego dnia. Do dziękuję, usłyszenia. Równie dobrego dnia życzę. Pa. Bardzo kulturalna pani z call center. Dobra, to off topic. Słuchajcie, wczoraj, bez kitu, to jest absolutnie na 100% Kamil wam może potwierdzić, kozioł. Zadzwoniła do mnie kobieta i powiedziała: dzień dobry, dzwonię tam coś tam, LuxMed. Mamy nową ofertę, która jest atrakcyjna cenowo. Mówię, że dziękuję, nie jestem zainteresowany. Ona: no a czy mieszka pan może w domu jednorodzinnym? Nie, ale czy chodzi o panele fotowoltaiczne? Mówię, nie jestem zainteresowany. Ona: a czy może potrzebuje pan gotówki? I ja się zacząłem śmiać, słuchajcie, ona też się zaczęła śmiać. Powiedziała: ja wiem, jak to wygląda. I się rozłączyła. No, ale też była bardzo miła.